1 stycznia wspominamy błogosławionego Walentyna Pacquay, prezbitera. Walentyn urodził się 17 listopada 1828 roku w Tongres na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Belgii, w bardzo religijnej rodzinie. Był piątym z 11 dzieci. Na chrzcie otrzymał imię Alojzy, a wychowanie religijne wyniósł z domu. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w rodzinnym mieście, w szkołach prowadzonych przez zakonników. Miał 19 lat, gdy zmarł jego ojciec. Matka zgodziła się, by rok później mógł wstąpić do zakonu ojców franciszkanów. Po ukończeniu studiów, święcenia kapłańskie, Walentyn przyjął w Liż 10 czerwca 1854 roku. Święcenia przyjął w roku, w którym Kościół ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Od dzieciństwa Walentyn kochał Matkę Bożą, często modlił się do niej w kościele w rodzinnej parafii, gdzie była czczona jako przyczyna naszej radości. Kochał ją przez całe życie i innych uczył miłości do Maryi. Miał też wielką cześć do Pana Jezusa, obecnego w Najświętszej Eucharystii. Wzorem dla niego był święty Jan Bergmans. Walentyna posłano do klasztoru w Hasselt, pracował tam przez 50 lat do końca życia. Był wiernym i gorliwym naśladowcą świętego Franciszka. Był człowiekiem niezwykle pokornym, a przy tym zatroskanym o zbawienie własne i innych. Był też niestrudzonym duszpasterzem. Dużo czasu poświęcał na głoszenie kazań i udzielania sakramentu spowiedzi. Pan Bóg obdarował go niezwykłym darem przenikania ludzkich sumień. Ludzie pokonywali często duże odległości, by wyspowiadać się u świątobliwego kapłana. Walentyn już za życia był uważany za świętego. Zmarł w Hasselt 1 stycznia 1905 roku w wieku 77 lat. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 9 listopada 2003 roku i mówił o nim: Ojciec Walenty Pacquay jest prawdziwym uczniem Chrystusa i kapłanem według Bożego zamysłu. Był apostołem miłosierdzia, wiele godzin spędzał w konfesjonale. Posiadał szczególny dar nawracania grzeszników na właściwą drogę i przypominał ludziom, jak wielkie jest Boże przebaczenie. Stawiając w centrum swego kapłańskiego życia sprawowanie tajemnicy eucharystycznej, zachęcał wiernych, aby często przystępowali do komunii, spożywając chleb życia. Podobnie jak wielu innych świętych, ojciec Walenty już za młodu powierzył się opiece Matki Bożej, którą w kościele jego dzieciństwa w Tongres czczono jako przyczynę naszej radości. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Walentyna na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.